Hej, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Brain Show, a są ze mną standardowo Agnieszka. Jestem. I Tomasz. Skończyłem narzekać, jestem, intro. Co? Po intrze. Aga. Witki opadają. Po intrze, powiedziałam. Ale red enter. Daj. O Boże. Aga dzisiaj ma braina. Jak my mamy być przy niej Aga normalnie? Aga dzisiaj ma braina. Ja się wyczuję, dajcie wyjść. Aga, pojęcie. No Aga, pojęcie. Nie słychać było, dajcie mi żyć. To ty mi daj żyć. Czas na Brain Show. Aga. Program, no da, dzięki któremu przekonamy się, kto z was jest tytanem intelektu, depczącym skarłowaciałe umysły pozostałych graczy. Powitajmy kandydatów do tego zaszczytnego miana. Tomasz! Dobrze, że jestem tylko prowadzącym. Nie chciałbym z tobą konkurować. Wojciech! Oho. Wojtek. Ten wzrok mówi wszystko. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał do domu. No. Tomek, do domu. Agnieszka, ty chyba lubisz przegrywać. Tak. Na końcu mnie skłamał. Czasem lubię, co? To tam, whatever. Zaczynamy zabawę. Te brainy, brainy. Dobra, słuchajcie, zanim zaczniemy pierwszą rundę, to ja wam oczywiście przypominam łapkę, komentarze, subskrypcję. Wpadajcie na socialki, linki macie w opisie. Wojciech, jak gdzie? Która kategoria pozwoli ci błysnąć wiedzą przed znajomymi? Na, błyśnij to. Filmożercy i serialomaniacy. Przygotujcie się. Oto kategoria w sam raz dla was. Co, miałem sport dać? Nie. No lepiej, to nikt za nic nie widział. Filmem Tima Burtona nie jest. O Jezu. O Boże. Kto to jest Tim Burton? Od tej... Adamsów. Chyba ryba duża. Jesteście podejrzanie jednomyślni. Nie, bo gnijąca panna młoda jest bardzo pewna. Dobrze. Wyspa ta je. No, rozumiem. Na chwilę coś was zamroczyło. Tim się znał na rybach. Z czego pozyskano materiał genetyczny dinozaurów w filmie Jurassic Park? Czego? Z kości. Przekonajmy się, jak sobie poradzili. Z czego? Ale, no, ale zaznaczyła, no. Nie? Brawa dla tak was! W tym programie rodzą się nowe legendy! Jaka przeprowadziłaś się na blond? Udajesz? Nie. Stu Price w filmie Cuts Vegas w Bangkoku z 2011 roku zrobił sobie taki sam tatuaż jak... Nie oglądałem Cuts Vegas. Taki sam... Jak? Chyba to. Ale chyba Mike Tyson. Widzę jednogłośne odpowiedzi. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Zobaczmy. Okej, chyba to pytanie było zbyt łatwe. Ale wiesz, zastanawiam się nad tym gołotą? No co ty? Jak się nazywa niezwykły serial z Wielkiej Brytanii, o który opowiada o przygodach Władcy Czasu? No, Aga, co się dla ciebie? Władca Czasu i... O kurde. To albo to, albo to? Problem. Chyba Outlander. O tak? Nie, do grupowego projektu to ja z wami Dark? Nie idę. Same różne zdania. A Dark nie jest niemiecki? Doktor Who. Agnieszka, ja tak, był niemiecki. Nie wierzę, że reszta sobie nie poradziła. Faktycznie, Doktor Who. Jak nazywał się woźny Hogwartu, szkoły czarodziejów w serii o Harrym Potterze? O, Aga. Jak się nazywał... Aga... Grit. Woźni? Hagrid. Ja się nie oglądałam. Ja poznajmy nie oglądałam. Poprawną odpowiedź. Dumbledora. Dumbledore? To był nasza dyrektor. Mam może za klikasz na oślep. No ja gorzej już nie będzie. Aga, woźnego z dyrektorem. No cóż, no. Ładna degradacja. Bo ja nie i już po konkurencji. Ja nie poziom uczestników ale jest dziś nieco niższy niż zwykle. Mam nadzieję, że dalsza rozgrywka Hagrid. Ludzi was na śmierć. Hagrid to był no. Chyba ten duży taki pan? Tak. A kim on był? Taki duży pan. Oto przed nami kolejny sprawdzian wiedzy. Gajowym. Tam wszyscy mieli teraz brodę, konkurencja prawie. Pół na pół. O, pół na pół w drugim zmieniamy pieniem. Zasady. Cześć, do każdego pytania ujrzycie tylko dwie odpowiedzi. Dajcie radę. Ale uwaga. Dumbledore. Nie firma Apple na początku swojej działalności zajmowała się sprzedażą. Było. No to chyba każdy wie. Tak? Tabletów wtedy nie było. Tak? Dobra robota, przyjaciele. Bo chyba mogę was tak nazywać. Nie, nie możesz. Zależy kiedy. Jestem pan. Jak jesteś miły. Kiedyś, wpisując w Google siedziba szatana, jako pierwsza pojawiała się strona. Było ostatnio. Było ostatnio. Boże, nie pamiętam tego. Tomek. Wiem, dlaczego?
Źle klikłem. To ostatnio jak ja klikłem. Bo mnie Aga zmyliła. Tak, ostatnio ja tak klikłem. Mówię, to nie było... To było to? No ja przez tą deklicę, czego nie można robić w Kanadzie, gdy pada deszcz? Co też było ostatnio? O Tomek, kurwa. Paginę przez deklicę. A ty dziecko chciałaś. Ale ja myślę, że chyba wszędzie nie można podlewać trawników, jak pada deszcz. No raczej, nie, wszędzie może, że tam jest karane. O Tomek. Równik dzieli kulę ziemską na dwie półkule, które? Równik? No. Jezu, ja już bałem się, że ona ten wschodnią, zachodnią. Południk, nie równik. Ale jak widać, wiem, udało się. To możliwe. No mnie na minę już wkręciła, ja co nie? Ja ci klikala. Technika wokalna znana z bardziej ekstremalnych odmian muzyki metalowej to... Nie mam pojęcia. Roll. No co ty? Dobra robota, przyjaciele, nie wiesz, ci bo chyba mogę was tak nie nazywać. Znaczy, nie było jeszcze odpowiedzi, ale jak już przyszły odpowiedzi, to wiedziałem. Religią dominującą w Japonii jest buddyzm. Boże. Oraz... Japonii? Ale trudne pytanie. Nie wiem! Shinto. Brawo, Shinto. Brawo! Dużego Shintoizm. Wyboru nie było, ale i tak to doceniam. Milo. Boże, katar. Kuźwa, tak długo kreśla, potem przy głowie krewetki znajduje się jej. Nie wiem. Prądy. Po programie idę na masaż. Masaż mózgu. Jadą po tobie. Tylko 6? Ej, to remis myślimy, Wojtek. Tak fajnie spadacie. Ja chcę jeszcze raz. O, ja też chcę jeszcze raz. No Tomek na pewno. Teraz. Jak się nazywa pierwszy wydany album zespołu Ich Troje? O, nie mam pojęcia w ogóle. Totalnie nie wiem. To... Powiemy? Intro, po intro. Macie, no mnie też właśnie to intro. Jezu. Co zostało szybciej wynalezione? Podchwytliwe. A! Wojciech! Mówiłem, okay. Podchwytliwe. Nie podążaj za tłumem. Nie mieli racji. Następnym razem podążaj. Ja już nie wdawałem się z zapałki. Ile języków urzędowych posiadają Stany Zjednoczone? O Boże. Nie pamiętam. Też jest podchwytliwe. Oho. No, bo to było. Dobra zjadam, robota, tak? Przyjaciele. Ostatnio i tak. Ja nie pamiętam tego pytania. Tak mi się dziś świtało. Ale nie było tego ostatnio. Nie, znaczy ja miałam. Gdzie powstał pierwszy Disneyland? W Kalifornii. Chyba. Jeszcze nie widział dobrze. No i spadł. Ale nie, Wojtek często blefuje. Ale chodzi, że myślałam, że na Florydzie. Nie. Myślę, że we Francji. Nie no, gdzie pierwszy Disneyland był w Stanach, potem był. Samych siebie. Show, które nam fundują, jest na najwyższym możliwym poziomie. Chociaż Walt Disney jest z Kalifornii. Nie wiem, nie znam go. Przypadnie. Nie znam. No, dziwne, żebyś go znał. Nie ma na co czekać. Jedziemy dalej. Przed nami konkurencja na wysokości. Tomasz! Oto kategorie. Znajdziesz mapy w dłonie. Przekonajmy się, jak dobrze znacie kraje świata. Bo je nie umiem. No co, bo no. Jaki język urzędowy obowiązuje w Argentynie? Argentyński. Argentina! Argentynie? Aha, to trzeba odpowiadać? No na tym polega ta gra. Powtarzacie się jak te barany. Aga. Może to ale i nie, dobrze. Ale nie, na szybkość. A, wiedziałem, że albo to, albo to. Pięknie! No. Myślałam, że jeden odpowiada i wtedy. Które miasto kojarzy się ze Statuą Wolności, Manhattanem i żółtymi taksówkami? Ale trudno. Ojeju. Sydney. Widzę jednogłośne odpowiedzi. Tomek. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Zobaczmy. Słychać nawet szur butów. Coś ty tym z mikrofonem. Nikt nie pomylił. Nie co za wiedza. Bardzo głośne. Szurburu. Jaki kształt znajduje się w centralnym punkcie flagi argentyńskiej? Koło. Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź.
Według ciebie, jak Agnieszka, koło jest słońcem? To było naprawdę ale koło słońca jest pytanie. Kołem. Tak by patrzeć. Jak nazywa się stolica amerykańskiego stanu Colorado? Boże. Colorado? 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 Ja nie wiem, co to, znaczy wiem, ale nie wiem. No chyba źle dałem. Chyba Denver. Aha, jeszcze Aga nie odpowiedziała. Sprawdźmy, kto chyba odpowiedział źle. Poprawnie. A nie. Agnieszka, tylko ty nie znasz odpowiedzi. Co za niespodzianka. Geografia. Agnieszka, uważaj na siebie. Zła odpowiedź i zabawa się kończy. No nie. W którym państwie znajduje się słynna dzielnica Monte Carlo? Monte Carlo? Nie wiem. To był te rajdy w Monte Carlo. Zdania są podzielone. Tak, muszę chyba przyznać, że to ciekawa sytuacja. Monaco albo San Marino? Monaco. Wojciech! Brawo! Tym razem cię oszczędzę. Nie, geografia, not my thing. Agnieszka, to już jest koniec. Nie ma już. Aż cię przewróciło. Jakiego koloru jest krzyż na fladze Islandii? O Boże. O, chyba odwrotnie kolory. Poznajmy poprawną odpowiedź. O, czerwonego. Wszyscy źle. Armatka gotowa, to no to strzelam. Strzeliłem. Tomasz! Islandia ma... Widzę, a no tak, ma czerwony, faktycznie. Którzy z Indian nie są rdzennymi mieszkańcami Ameryki Północnej? O Boże. Co? What the heck? Szoszoni? Ci ara... Nie, Szoszoni są. Ci ara... 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 Kto? Wojciech! Może Szoszoni nie są racji, przecież. Ale przynajmniej idziesz własną drogą. Tak, trzymaj. Oh my God. Ale wyrównane dzisiaj. No raczej. Które miasto kojarzy się z kanałami, miastem na wodzie, gondolami? Wrocław przecież. Zakopane też pasuje. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Ja myślę, że Myślenice. Wrocław to chyba podczas tej powodzi stulecia. Jemen to państwo. Ty? Australii. Jemen. Czas sprawdzić, okay, jak tam Australia, wasze odpowiedzi. Kurwa, kangurze. Kangurze. Słuchaj, zostaw kangura w spokoju, co? Flaga Macedonii składa się z koloru czerwonego. O, kurwa. Macedonia, Aga, Google. No, na pewno. Chyba wiem. Aż takie szybki paluszków nie mam. Pora oddzielić no prawdziwych po co tam graczy Tomek? Od nie marnych no, tak. imitacji. Zaraz. Hej, Siri! Dzielnica Nowego Jorku, w obrębie której znajduje się Wall Street, to... O, kuźwa. Wall Street? No, to chyba jedno. Manhattan. Sprawdźmy, jaka jest poprawna to odpowiedź. To jest na tej głównej wyspie chyba. No, bo Brooklyn jest chyba dalej. Brooklyn jest obok. W ogóle ma kraj, w którym inflacja waluty osiągnęła na koniec 2018 roku kosmiczny 1000% to... A to chyba było to. Chyba jeśli to. Się nie mylę. Wenezuela chyba. O nie, do grubowego projektu to ja z wami nie idę. Same różne zdania. Dobrze. Houston, wygrał. Mamy problem. Ktoś tu zna odpowiedzi na trudne pytania. Oh my God. Kiedyś oglądałem na YouTubie właśnie odnośnie gigantycznej Wojciech, inflacji. Przetrwanie masz w genach. Zwycięstwo w tej konkurencji należy do ciebie. Dobrze. Klękajcie przed panem. Wystarczy, że zasiadłem. Wojciech! Co? Wystarczy, że zasiadłem. Zobacz, te same punkty mamy. Runda się zakończyła. Czas sprawdzić, kto znajduje się na górze tabeli. Proszę, potrafimy. Dół tabeli należy do was. Oh my God. Wojciech, jesteś na szczycie. Tak chciałbym nacierać się twoim intelektem. To lepiej nie. To jakiś wadykiel, ten prowadzący. Gotowi na jeszcze większą dawkę emocji? Rozpoczynamy kolejną rundę! Spadające punkty! Oh my God. Agnieszka! Thank you. W której kategorii czujesz się najmocniej? No oczywiście, pora że pora zajrzeć darowanemu koniowi w zęby i wykopać dołek pod przeciwnikiem. Przed wami powiedzenia i przysłowia. Do którego filozofa należy stwierdzenie Bóg umarł? O Jezus... Nietzsche, chyba. Tomasz! Czasami warto dłużej pomyśleć. To? O kimś, kto miał dużo szczęścia, mówimy, że trafiło mu się jak ślepej kurze.
Ziarnko! A ty sama, ja klikam jak tekiel. Jesteś wyszarzony, o to ci chodzi. Szybko i dobrze, pełna pula trafia na twoje konto. Elegancko. Nosił wilk razy kilka. Ponieśli wilka. Ja nie wiem, co to jest. Co to jest w ogóle? Ty jaka wybrała? To jest takie przysłowie. Najszybsza odpowiedź. Punkty wędrują na twoje konto. Wybierasz jakieś głupie kategorie. Tak? Twoja geografia była fajniejsza? Tak. Wybierać się jak za morze. Słuchka. Powiedziałem. Byłem pierwszy. Jest liczyć. Co masz? Coś nie coś jednak wiesz. Szukamy. Co oznacza powiedzenie mieć czegoś powyżej uszu? Jest nos. Co? Dosyć mieć. Co? Czegoś dosyć. Szybko i dobcze. Pełna pula trafia na twoje konto. Uszu z nos. A, dobra. Tomek. Powiedzenia mi się złączyły. Jeżeli ktoś przeszkadza, mówimy, że jest. A nie, to nie to. Piątym kałem u wazu. Kałem? Będę chodzić kałem. Tomasz! Kołem. Szybkość. Będziesz kałem. Kołem. Widzę, że wybór padł z na szybkość. Z gównem u wozu. Jezus! No, tak też można. Boże. Cóż, czyli kał pasuje. Spowodowany występem przed kamerami sprawił, iż uczestnicy prezentują się dosyć koniec. Przeciętnie. Halo. Pam, pam, pam. Przed nami kolejna runda. Kleptomani zacierają ręce. Czas na kradzież punktów. Oh my god. No, Wojciech. O. Dobry wybór. Aż przypomniał mi się, kategorię. Topa. Mam kuźwa katarzia. Modyfikacją do jakiej gry jest gra Counter-Strike 1.6? Half-Life. A to odpowiadamy? A nie Duma? A Duma. Wojciech. No jak to Valve wyprodukowała ty Duma? A co mam wiedzieć? No to musia. Spieprzaj. Dawaj, monetki. O to jakie weź monetki, no dymo. Tak macie ja równo teraz. Opóźnione wszystko. Ja, I'm done. O, patrz, równo znowu mamy. W jakim mieście rozgrywa się akcja gry GTA 5? Los Angeles. A nie Los Santos? Tomasz! Patrz! Czas wybrać ofiarę. Patrz. Ale ja cię piznę kiedyś w tą piszczel, zobaczysz. Ale ja zakliknąłem, bo myślałem, że ten... Myślałem, że to jest, gdzie się rozgrywa akcja na zasadzie takiego normalnego miasta. Wojciech, nie pozwól, by przeczytałem, że tam było Los Santos. No i dobrze. Jak ma na imię bohater kultowej gry Star Wars Knights of the Old Republic? O Boże. O, nie ten. Kanderus chyba. A, Agnieszka, kradnij jeden brok. Piękny strzał, Agnieszka. Ale to był strzał, bo ja muszę na szybkość, bo ja w ogóle nie myślę, bo jestem otumaniona. Czyli ja dzień jak co dzień. Nie, ale dzisiaj to w ogóle tragedia. No tak zawsze mówisz. Nie, Wojciech. Dzisiaj jak próbuję czytać, ja nie chyba nadążam. Chyba ci coś ukradli. No ukradli. O, patrz Tomek, znowu mam to samo. Która firma jest twórcą Raymana? Roch! Szybkość już ja. Klikłem Rockstara. Do kogo chcesz ograć z punktów? No ja już chcę szybko. Ej, ale jak? Aż mi gorąco, nie? A. No ten już ssałeś. Tradycji staje się zadość. Poczekaj na następną rundę. Nie pozwól, by następna runda to finał, mój drogi. No, no to właśnie, na to poczekaj. Która z wymienionych gier zdobyła Excelled in Schools Award przyznawaną przez Imagination Gaming? What the fucking talk to me? Kurla. Cortex. Trafię. Tomasz! Trafiłeś ty. Ja i mój portfel będziemy trzymać się od ciebie z daleka. Ja dałam osadnicy. Ja w ogóle nawet nie wiedziałem, co to jest. Ja też nie wiedziałem. Tak czytałem, tak patrzyłem tylko po tych tytułach, ale żaden nic nie mówił, więc... I ten Cortex z ketchupem się skojarzył. To Tortex, nie Cortex. Ty znowu mam tyle samo. Hit. No dwie dobrze, takie równe więc krechy. Dotarliśmy do jeden końca rundy. Długi, raz duży. Jest dobrze, znaczy, raz duża. Jest źle. A co teraz? Kto to wie? Dobra, pomińcie, bo to i tak finał. Mm-hmm. O! Przeciwieństwem ascety jest... Ascety? Męczennik. Tak. Wojciech! Nie. Źle? No to strzelam! Safaryta? Tak. No też nie wiedziałem. Myślałem, że męczennik, tak? Ja też. Chwyt Heimlicha wykonuje się. Nie wiem. W zadławieniach chyba. W zadławieniach. Spokojnie. Nie będzie bolało. Bardzo. Dałeś judo? Dałam, no bo ja nie, nie chciałbym się tak krzusić przy tobie. Ja też nie. Ja najgłębszym rowem oceanicznym jest... Agnieszka. Mariański, kuźwa.
Który? Murański. Wojciech! Mariański. Tak, dobra odpowiedź. Izuo Gasawara, tak. Kurwa. Jezus Maria. O, pytanie ratunkowe. Na ratunek przybywa... To jest tragedia. Pytanie ratunkowe. Tak. Kto chce zostać dłużej w programie? Ja. I'm fucking done. Arnold Schwarzenegger był gubernatorem. Ja wiem. Tomasz! Ja wiem. Ja zapomnę znowu. Aga, to była Floryda czy Kalifornia? Nie jestem pewna, chyba... Ja Texas. Bym dała chyba Kalifornię. Floryda. Kalifornię. Dobrze! No, zyskujesz Tomek. Dodatkową energię! Jedna sekunda. No tak mi świtało coś Kalifornia. Które miasto nazywane jest miastem Beatlesów? Liverpool. O nie, Liverpool. A, to mnie zgadla. Oj. Wojciech! Świetnie! Wybierz ofiarę! Wojtek, spieprzaj! Spieprz, no ta sama krecha. No tyle samo punktów masz, o co ci chodzi? No, mamy takie same krechy. Dobra, dobra. Koniec zabawy. Teraz każdy strzał zabiera więcej energii. Manuel Jurebi, uznawany za najcięższego człowieka na świecie, rekordowo ważył. 410, nie? 120. Nie? Wojciech! Pół tony! Bezbłędnie! A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Ja ważę tą końcówkę. Ale tragedia to jest. Tomasz! Uważaj, rozgrywka może się zaraz dla ciebie skończyć. No to na pewno. Tragedia. Jak ludzie jak ważą 200 mają do polisacharydów zapasowych zalicza się. Z chodzeniem. Nie wiem. Pektyny. Celuloza. A, celuloza. A, skrobia. Agnieszka! Dobrze! Ojej, w nagrodę możesz komuś przyłożyć! Bo ja nie umiem dzisiaj w czytanie. Proszę. Dobrze, przynajmniej widziałaś go opiznąć. Teraz pytanie ratunkowe. Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Takie pytanie było, a dałam skrobię. Skrobia. Jak nazywa się najchętniej odwiedzane muzeum na Ziemi? O, nie wiem. Ja wiem. Louvre. Świetnie! Dodatkowa energia trafia na twoje konto. Ja klikam, a tu gówno. Niedziela. Element łodzi podwodnej to... Boże, co ja kliknąłem. Wojciech, jak ja lubię złe endoskop. Odpowiedzi, dzięki nim mogę sobie postrzelać. Endoskop to za miesiąc dopiero. Ja właśnie chciałem się dowiedzieć, co ci ja robią w tej łodzi podwodnej. Chociaż w łodzi, no to wiesz. Endoskop. Jeszcze nie macie nie, bo dość. Przeczytałem tą końcówkę. No to skopi. Najstarszymi formami ochrony przyrody są... Pomniki przyrody. Wojciech! No, nie pozostawiasz mi wyboru. Strzelam! Nie byłam pewna. Wydawało mi się, że rezerwaty. Wojciech! Ty chyba lubisz życie na krawędzi. No jak, zawsze. Kilka osób blisko kąpieli. No cóż, razem zawsze raźniej. Indeed. W kształcie jakiego zwierzęcia powstała elektrownia fotowoltaiczna w Chinach w 2020 roku? Pandy! Serio? Wojciech! Ja bym nie wiedziała. Bezbłędnie! A teraz najlepszy moment. Pora przybliżyć kogoś do kąpieli. Agnieszka! Chciałem, ale na siebie. Mamy już tak mało punktów, więc... Teraz się każdy unicestwi po tak. kolei. No nie! Na ratunek to przybywa. Pytanie pomocnicze. Pytanie ratunkowe! Kto chce zostać dłużej w programie? Every one. Pierwszym sklonowanym zwierzęciem była... Nie wiem. Tomasz! Owca chyba. Rządzisz! Tak? Trzymaj więcej energii! Owca. Ja bym nie wiedziała. Oh my God. Ile naboi w magazynku mieści standardowa wersja pistoletu Beretta M9? 12. A nie 9? O nie, 15. Nie. Brak wiedzy Jezu. Musi zabolić. Nie wiedziałbym tego. Ja bym dał 9, bo M9. To jest znowu mi. Jak z włoskiego nazywa się fotograf robiący zdjęcia znanych osób wbrew ich woli? Kurwa. No klikałam! No. Tomek, coś ty kliknął. Źle? No, zobaczmy, strzelam. Tretę kliknąłem. Tak właśnie kończą ci, którym marnie idzie odpowiadanie na pytania. Pretę. Zobaczyłem P. Takie krótkie kliknęłeś. No widzisz. No 10-10. Stawka 90. Teraz dopiero poczujecie moc tej broni. Będzie do wody. Z czego powstaje marmur? Nie! Z kwarcu chyba.
A nie, Agnieszka. Tak, Wapienna, dobra, tak, dobrze. Dobra odpowiedź, przesto jednego w nagrodę. Wojciech, na breaku wygrałaś. Idziesz na dno. Idę na dno. Gul, 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 gul. Myślałam, że na zdrowie. Piasku i że kliknęłam źle. No dobra, słuchajcie, to Aga dzisiaj wygrała, także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pamiętajcie wpaść do reszty, bo u nich zupełnie inne mecze, zupełnie inne perspektywy. Była ze mną Agnieszka, Grzegorz Tomek. Byłem. No i co, do następnego, cześć i... Pa, pa, pa.